No, witam Was gorąco w nowym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie dość taki spory ośrodek wypoczynkowy. Ośrodek z licznymi, zresztą tak jak widać, domkami wolnostojącymi. Chyba w trzech czy czterech próbowałem wejść. Okazuje się, że drzwi są zamknięte. Domki w bardzo dobrym stanie. No, ciężko tutaj stwierdzić na nich ślady dewastacji. Także miejsce albo nie tak dawno opuszczone, albo po prostu nieznane przez pseudoeksploratorów. Przez satelitę to miejsce jest prawie niewidoczne, a to dzięki tym drzewom, które w tak naturalny sposób maskują to miejsce. Minusem to jest to, że na każdym kroku spotykam grzybiarzy. Nie bardzo znam ich stanowisko do takich dzikich wejść. Jesteśmy na etapie szukania głównego budynku. Budynku, w którym mieści się stołówka, kuchnia, z tego co widziałem, z dobrym wyposażeniem. O, właśnie przed momentem ktoś mi się schował za domkiem. Nie wiem, czy to jest grzybiarz, czy osoba, która przyjechała w tym samym celu tutaj co ja. Jeszcze dokończę wątek z tymi domkami. Na chwilę obecną nie udało mi się wejść do żadnego z tych małych obiektów mieszkalnych. No i tak podejrzewałem, im bliżej bramy, tym duże prawdopodobieństwo, że trafię na główny budynek, czyli nasz cel przybycia tutaj, ale to za moment. Na razie skupimy się na tym, co znajduje się po sąsiedzku. Taką niespodzianką jest taki oto basen, wręcz miniaturka. Przestawię sobie kamerę, żeby rejestrowała to, o czym mówię i to, co chcę Wam pokazać. Widać, że ośrodek już nie funkcjonuje od kilku dobrych lat, tak patrząc na stan zachowania tej konstrukcji, tych huśtawek i nie tylko, bo i ławki. No, trzy kabiny, także można podejrzewać, że każdy domek był wyposażony w oddzielny natrysk, że to trzy kabiny nie były do dyspozycji wszystkich Wrzesowiczów. No i przed nami główny budynek ze stołówką, z kuchnią. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z częścią administracyjną, czy zlokalizowana jest w osobnym budynku, czy również w murach tego obiektu, gdzie kuchnia i stołówka. Tu być może jakaś część dla kobiet. Boks już nieco większy. No i wszechobecne lustra. Także ciężko jest śmignąć koło nich, żeby nie zostać widocznym na filmie. No, właśnie będę włączał lampę, bo podjechał samochód. Wsiadło z niego kilka osób. Ja już tutaj tak trwię z dobrych 5 minut. Co ciekawe, jeden z panów miał kamerkę GoPro na czole i w rękach aparat. Być może będziemy mieć za chwilę jakieś towarzystwo na tym terenie. No ale póki co mam spokój. Nie ma nikogo. Z zewnątrz ten barakowóz wygląda jak domek z gankiem. Tak został świetnie zabudowany. To jest prawdopodobnie królestwo osoby, która nadzorowała cały ten teren. Chyba jedno z najbardziej klimatycznych miejsc, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje. Widać, że ten ktoś był zagorzałym kibicem. Ale niekoniecznie osobą lubiąca porządek, tak patrząc na ten aneks kuchenny.
Pomieszczenie, gdzie zachowało się najwięcej wszelakiego sprzętu, od telewizorka niewielkiego, tu jakieś lustro z podświetleniem, lustro łazienkowe, tu już odbiornik TV w większych gabarytach. Sprawdzimy, bo sprawdzimy, czy jest prąd. Póki co nie potrafię włączyć tych odbiorników. No, warunki wręcz opłakany ten ktoś miał. Za rozrywkę temu komuś służył takie zestawienie wszelakich dowcipów. Podejrzewam, że o rok wydania będzie związany z okresem PRL-u. Kiedyś takie są, 1990. Najwidoczniej mam jakiegoś pecha do tego samochodu, bo tuż przed moim wyjściem, próbą wyjścia z tego budynku, cała ta grupa powróciła po to, żeby wsiąść i odjechać. Także nie spędzili nawet 5 minut w tym miejscu. Ale mam teraz możliwość pokazania wam tego barakowozu osady zewnętrznej. No absolutnie nie przypomina, że jest to barakowóz. Okej, tutaj mam jeszcze jakieś taki budynek z 4, z 5 zresztą niezależnymi wejściami. I z takim wyposażeniem. Okej, tutaj sprawdzimy, czy w tym budynku również jest zasilanie. Śnieżka jakieś dźwięki wydaje. Dobrze, podejrzewam, że każdy obiekt posiada prąd. To jest całkiem prawdopodobne, że w tym budynku mieściła się część jakby administracyjna z kierownictwem tego ośrodka. Zobaczcie, jaki zbiór opowiadań Harlekin. No tutaj się musiał ktoś nieźle nudzić. Tak na koniec jeszcze przejdziemy po tej części z nadzieją, że uda nam się wejść do któregoś z tych domków, bo jak do tej pory jedyny wgląd to mieliśmy przez okna. Tam stoi taki beczkowóz dostępny, ale zbyt blisko części, gdzie stoi jakiś samochód. Bo tu zaraz za nim jest siatka i kolejne domki, raczej prywatne. Także nie chcę nikogo niepokoić, kto tam w tym momencie przebywa swoją obecnością tutaj. No, a na chwilę obecną sprawdzimy wnętrze tego chyba jedynego murowanego obiektu, nie licząc łaźni. I tak z tej perspektywy, patrząc od zewnątrz, zapewne mieści się tutaj stołówka. No i ta sala, jak widać, restauracyjna. Podobnie jak domki mieszkalne. W dobrym stopniu zachowane, przynajmniej oświetlenie. Co ciekawe, w tym budynku nadal jest zasilanie. Taka zbieranina mebli rodem z PRL-u. Tu jest ciekawy stolik z takim suknem. Pierwsze moje skojarzenie to, no nie jest to tablica, bo ja tu próbowałem podnieść. A pierwsze skojarzenie, że do jakichś gier karcianych. Jeszcze na moment zajrzymy za bar. On nieraz skrywa dużo ceny. No ceny tak nawiązują do tych cen obecnych, także raczej ten obiekt, cały ten kompleks nie został opuszczony Bóg wie jak dawno. Mamy
półkę, na których całkiem możliwe kiedyś stały butelki z różnorakim alkoholem. No na chwilę obecną nie trafiłem na żaden kalendarz. Mam nadzieję, że rok, ostatni rok działalności tego kompleksu uda nam się potwierdzić, wchodząc do któregoś z budynków, z tych domków, z budynków mieszkalnych. Tam za tymi drzwiami mamy główne wejście. No a tutaj główna stołówka, być może jedna jedyna. Jak to za tamtych czasów, każdy stół udekorowany wzorzystą ceratą. Ta jedyna wyróżnia się nieco kolorem. Zamiast kwiatów jakieś cytrusy. O proszę. W szafce flakoniki, które niegdyś zdobiły te stoły ze szuszczymi kwiatkami. Tutaj jakieś takie dodatkowe elementy w postaci zwierzaka. To jest ciekawy gadżet, bo tak nie do końca znam jego zastosowanie. Takie pierwsza myśl to być może jakiś kultowy moździerz do rozgniatania ziaren przypraw. No i tak, drzwi z okienkiem, przez które prawdopodobnie wydawane były potrawy, ewentualnie przyjmowane brudne naczynia, brudne talerze. No i kuchnia to taki czysty labirynt. Pomieszczenia nie są ulokowane gdzieś na jednej linii. Nie są podzielone korytarzem, tylko od pomieszczenia do pomieszczenia przechodzi się dalej. O tak, w przypadku tej półki, za którą widzimy być może jakiś zmywak. Nie na wszystkich drzwiach są tabliczki, także zostaje tylko dociekać, co mogło się znajdować. No tutaj bezapelacyjnie szatnia pań, które działały w tym miejscu. Okej, tam mamy dalsze pomieszczenia, ale jeszcze skończymy te dwa. Pomieszczenie biuro. Tu jeszcze zachowały się jakieś płyty CD. Taki dodatek do wszelakich gazet. Oj, proszę. Kompletna, i to zresztą dwie talie kart. Ciekawy apel skierowany do mieszkańców domków. Prosimy o nieprzesuwanie samowolne mebli. Koszt uszkodzonej wykładziny wynosi 300 zł. Także taki pobyt po takim incydencie niekoniecznie musiał być zakończony wynikiem pozytywnym. Ok. Jeden kalendarz. Jak dotąd, z rokiem 2019. Aż mi trudno uwierzyć, to z lipca jest, to jest ponad rok temu. Tutaj to okienko zatrzymało się na 5 lipca. Zobaczymy, co potwierdzą kolejne takie znaleziska. Niekoniecznie kalendarz, bo rozglądam się też za jakąś gaśnicą. I za etykietką kontrolną na niej. Okej, tutaj prawdopodobnie kibelek dla personelu. A raczej osoba korzystająca z tej stołówki nie miała tutaj wejścia.
Tu mamy takie wyjście, ale tu sobie darujemy. No i kolejna część kuchni, co zaskakuje, to to, że panie do dyspozycji miały piec kaflowy. Jedyna kuchenka gazowa, to tamta w kącie. Okej, rok 17. No i tutaj mamy rok 2019, czyli rok opuszczenia nie taki odległy, jak mi się wydawało, wchodząc tutaj na ten teren i patrząc na te domki. O, tu zaczyna robić się ciekawie, dość dużo sprzętu. Wprawdzie według tej tabliczki jest to magazyn żywnościowy, ale stan rzeczywisty. No jest, tak jak widać, dość dużo sprzętu. Już tak dość mocno sfatygowane patelnie, tak patrząc na ich stan. Na niektórych ciężko jest zauważyć oryginalny kolor. Okej, przygotowalnia. Kolejne gazety, które nie chcą za bardzo zostać na swoim miejscu. To jest taki tygodniowy harmonogram prac porządkowych. Proszę, ściany, oświetlenie, sprzątanie tygodniowe. I to dotyczyło takich dni jak sobota i niedziela. Sprzątanie codzienne. Podłoga. No i na przykład zlew do płukania, za każdym razem po użyciu. Okej, tutaj byliśmy. Tu mamy jeszcze jakiś magazynek. Jakaś taka wentylatorownia. Widać, że urządzenie napędzane silnikiem. I tutaj podobny harmonogram prac porządkowych. Też podłoga zmywana codziennie. Okej. Interesuje mnie, co jest za tym okienkiem. Krata i teren. Zabezpieczymy tak, jak to było zostawione. Na zewnątrz jest dużo cieplej niż tutaj w środku. Zaczynają kostnieć mi dłonie, nie mam rękawiczek. No i jest wcześniej wspomniana gaśnica. No i tutaj jest tak, jest naklejka kontrolka i na niej przegląd ważny do 2007 roku, dokładnie do czerwca. Także jedno z drugim się wyklucza. Kalendarz odnaleziony dotyczył roku 19, to lipca. Natomiast gaśnica no, straciła ważność dużo, dużo wcześniej. I ostatnie pomieszczenie, jakiś magazynek z takimi piecykami. Do dezynfekcji 0,5%. Jakaś przyprawa w dość taki sprytny sposób jest zabezpieczona przed wilgocią. Takimi spinaczami do bielizny. No ale każda forma, która przynosi jakąś tam korzyść, jakiś tam efekt,
jest skazana. Jest możliwość wejścia do jednego z tych domków. Jedne drzwi tylko są, że tak powiem, udostępnione, jedno pomieszczenie. No ale skorzystamy z tego. No i tak to wygląda w środku. No, mało zachęca na spędzenie tutaj jakiegoś dłuższego czasu, nawet jednej nocy. Tak już wspomniałem wcześniej, prawdopodobnie ostatnim budynkiem, który funkcjonował, to jest ten główny budynek ze stołówką. Być może znajdował się tam jakiś bufet, jakiś bar, restauracja dla okolicznych. Zresztą tu jest kalendarz, jak na życzenie, 2011 rok, czyli nie 19. Okej, to jeszcze sprawdzę, czy jest światło. Niestety, albo żarówka przepalona, albo po prostu prąd do tych domków został odcięty. Zwróćcie uwagę na łazienkę. Nie ma tutaj natrysku, jedynie umywalka. Też trudno uwierzyć jest w to, że czasowicze mieszkańcy tych domków mieli do dyspozycji tylko te 3-4 natryski, które oglądaliśmy zaraz na początku. Mamy gości. Oddalimy się w drugą stronę. To są właśnie te osoby, które podjechały tym samochodem. Nie będę ich filmował. Jak dotąd tylko jeden mogliśmy zobaczyć. Tutaj nie zamknięte na klucz zamek, lecz po prostu drzwi są zaśrubowane do futryny. I przez to problem z ich otwarciem. Wielokolorowa, wielowarstwowa ławka. Okej, grupa, którą minęliśmy, właśnie w tym momencie korzysta z huśtawki. Także raczej przyjechała tutaj przetestować sprzęt, niż pozwiedzać. Dam kolejne głosy. Tak jak już wspomniałem, teren jest atrakcyjny, odwiedzony przez okolicznych. No i tak szczęście uśmiecha się do nas drugi raz. Kolejny domek, w całości dostępny. No ale jest to brat bliźniak tego, którego oglądaliśmy przed momentem. No to pomieszczenie z naderwaną umywalką. Zobaczmy tą drugą część. W tamtym domku była zamknięta. Czteroosobowy. Tego miejsca, takiej kapsuły czasu, można wręcz rzec, będę się z wami żegnał. Dla mnie to był taki odpoczynek od domków mieszkalnych, gospodarstw, bo ostatnio dużo na takie trafiam. Ciężko jest o jakiś zakład przemysłowy czy nawet taki ośrodek wypoczynkowy. Także taka odskocznia od tego, co po czym ostatnio działam. Także jeszcze raz żegnam się z wami i do zobaczenia.